herbaty z mirabelką. Takiego połączenia jeszcze nie widziałam, więc ta herbata mi się spodobała i tak jej spróbuję. Ale wybór jest olbrzymi, prawda? No właśnie, dzika róża i jabłko. Piła pani jeszcze takie? Tak, no takie połączenie jest raczej takie klasyczne, ale igwa i mirabelka jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. Proszę bardzo, panowie. Ja tylko zwrócę pani uwagę na to, że jest niesamowity zapach w ogóle tych herbat. Nie proszę zwrócić uwagę tutaj w ogóle w powietrzu. Że herbata tak, że są bardzo aromatyczne.